Szybkie wpłaty i wypłaty do arbitrażu, handel w parze do złotówki, gra na dźwigni, bezpieczeństwo, Coxie IO, Wszystkie rynki w jednym miejscu. Sobota, 13 kwietnia 2019 roku. Z tej strony Mike, witam i zapraszam wszystkich na 116 Kryptoniusy. A w dzisiejszych krypto jak zwykle porcje wiadomości ze świata kryptowalut Nadchodzące wydarzenia Co tam w krypto czyli Twitter Analiza bieżącej sytuacji na rynku I kilka słów na koniec Jeśli chodzi o dzisiejsze wiadomości Mamy dzisiaj parę różnych fajnych newsów Na początku Goldman Sachs zabija plotki zaangażowaniu w kryptowaluty Ledger może zwolnić nawet 10% zespołu Twórca Silk Road 2 skazany Craig Wright walczy ze społecznością. CZ dołącza do wojny z Wrightem i delistuje Bitcoin z Satoshi Vision. Dan Romero odchodzi z Coinbase. Świat krypto wspiera aresztowanego Juliana Assange'a. LA Times oficjalnie akceptuje dotacje w batach. Inwestorzy instytucjonalni zwiększyli pozycję long o 88% mówi CFTC. Nowojorscy użytkownicy Bitrexa muszą wycofać swoje środki. I na koniec ze strony komparyk.pl: chińscy kryptogórnicy szturmują Iran. Zaczynamy 116 kryptoniusy Goldman Sachs. Czy kolejny raz banki chcą wywołać fut, aby się obłowić? CEO banku Goldman Sachs David Salomon oficjalnie potwierdził, iż jego bank nie ma żadnego zamiaru tworzenia giełdy dla kryptowalut, lub jak oni to nazywają, trading desk. We never had any plans to open a crypto desk, czyli nie mieliśmy żadnych nigdy planów do otworzenia giełdy lub tego crypto trading desk Powiedział na spotkaniu House Financial Services Committee, czyli tego komitetu, tylko nie wiem czy w Senacie czy w, w Izbie Reprezentantów Stwierdził on, że należy winić spekulantów, ale faktem jest, że informacje pojawiły się na szczycie górki Te pierwsze informacje, nie wiem czy wiecie, jak Bitcoin szedł na górkę i był praktycznie na szczycie, to wtedy były te informacje, że Goldman Sachs, tak, oczywiście, tu już będzie giełdę własną otwierał. Co ciekawe, nie zamyka on drzwi i stwierdza, że bank może uruchomić Trading Desk w przyszłości. Co sądzicie, manipulacja rynkiem? Dlaczego te informacje pojawiły się akurat teraz? Jak wszyscy nie wiedzą, czy będziemy dalej szli w górę, czy może zaraz będzie jakaś korekta? No, ciekawe, ciekawe, lecimy dalej! Ledger. Bear Market i spadki cen kryptowalut dają się ze znaki wielu firmom. Wiele projektów musiał zwolnić nawet połowę swojego zespołu, m.in. Steam. Problem dotyka także producentów portfeli sprzętowych. Okazuje się, że firma Ledger będzie musiała zwolnić nawet 10% swojego liczącego 200 osób zespołu. Zgodnie z komunikatem, Ledger nie, Ledger nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji, czyli pewnie czekają, czy jeszcze urośnie, rośnie sprzedaż, czy nie. Wszystko oczywiście ze względu na duży spadek sprzedaży, który w 2017 roku sięgnął miliona sztuk, milion Ledgerów, ledgerów poszło i nie pomogło tutaj nawet wypuszczenie modelu EX. No cóż, zobaczymy, co będzie. A jak są górki i kryptowaluty idą na swoje szczyty, no to wiadomo, że każdy to chce trzymać, to należy, że jak spadną o 90%, no to wartość spada też o 90%. Bez wędnej zwłoki przechodzimy dalej i lecimy dalej. Silk Road. Jak tylko upadł Silk Road, w 2013 roku pojawił się Silk Road 2. Był on prowadzony przez osobę, która identyfikowała się jako Dead Pirate Roberts 2. Został on aresztowany w listopadzie 2014 roku i naprawdę nazywa się Thomas White. Skazano go na 64 miesiące pozbawienia wolności. Na swojej stronie sprzedawał on, podobnie jak na oryginalnym Silk Roadzie, narkotyki, podrabiane dokumenty, karty kredytowe itd. Podobno zarobił na tym 8 milionów dolarów. A co ciekawe. Oryginalny twórca Silk Road'u został skazany na dożywocie i z tego co się orientuje, to ta sprawa i skazanie tego nowego Silk Road'a, nowego człowieka od Silk Road'a yy, obudżyło rodzinę i stwierdziła, że tamten też powinien być skazany nie na dożywocie, ale na, ale na krótszy okres czasu. Lecimy dalej. Craig Wright, samozwańczy twórca Bitcoina, zaczął wyzwać pisma do osób, które obrażały go na Twitterze. Pierwszy na celowniku, są, znala na celowniku znalazł się Hodlonaut który wystartował z tagiem Craig Wright is a fraud inne, to w ogóle zaczęło się od tego, że <laughs> Vitalik Buterin nazwał Craiga Wrighta fraud inne powiadomienia, pisma od kancelarii prawniczej otrzymali także Peter McCormack oraz Vitalik Buterin pisma, które otrzymali, wezwały do zaprzestania ataków i usunięcia obraźliwych, w cudzysłów to spełnio, e, e, celowo dałem, wpisów McCormack kompletnie zlał temat i odpowiedział w, w swoim stylu a społeczność stanęła murem za zaatakowanymi, i do sprawy się włączył nawet CZ, czyli CEO giełdy Binance. I przejdę, przejdźmy natychmiast do następnego newsa: czyli yy, tu już to powtórzyłem. Czyli Craig Rice, samozwańczy ojciec BSV, samozwańczy Satoshi, kolejna wojna w internecie, zaczął rozsywać pozby osobom. Na celownik trafił Hodlonot. Tam nie powiedziałem o tym, że za jego tożsamość, bo nie wiadomo kto to jest, obiecano 5000 dolarów Bitcoin Satoshi Vision. Całość wkroczył Changpeng Zhao. Czyli CEO Binance'a, który zagroził usunięciem z giełdy Bitcoin Satoshi Vision, jeżeli Wright się nie wycofa z tych durnot. Powstał nawet hashtag #delistBSV I teraz pytanie: Czy Craig się wycofa? Czy społeczność wygra? Czy BSV zacznie być usuwany z giełd? To ciekawe. Życzę usuwania z giełd BSV-a, bo szkoda słów, dobra. Lecimy dalej: Coinbase. Te... Z Coinbase odchodzi kolejna osoba, tym razem jest to Dan Romero, który był wiceprezydentem działu biznesu międzynarodowego w firmie. On przez wiele lat pełnił tam, pracował od 2014 roku, właściwie na wszystkich stanowiskach możliwych pracował, tam nie podano, dlaczego odchodzi, jakie są jego dalsze plany. Jak on sam powiedział, I'm planning to take some time to figure out what's next, czyli chcę mieć trochę czasu, żeby wymyślać, co, co dalej. Gdy zaczynał zespół Coinbase, miał 20 osób, teraz jest ich ponad 700. Lecimy dalej. Wikileaks. Julian Assange został aresztowany w Londynie, gdy ambasada Ekwadoru odmówiła przedłużenia mu ozylu. Według prezydenta Ekwadoru Assange wielokrotnie naruszał warunki w ambasadzie przywołu od 7 lat. Zostanie on najprawdopodobniej deportowany do USA, gdzie czeka go proces. Dodatkowo ma oskarżenie o napaść o seksualnym w Szwecji. On tam unikał aresztowania i tak, dalej, i tak dalej. A co ciekawe, cały świat wspiera Wikileaks w postaci bitcoinów. Między innymi znany z innych aferkim.com co sądzicie w ogóle o postaci e, o postaci Juliana Assange'a jak myślicie e, czy tu wyląduje w Guantanamo czy, czy może jakoś mu się to upiecze no, lecimy dalej LA Times kolejny krok milowy dla rozwoju przeglądarki Brave i ekosystemu BAT Los Angeles Times, jedno z największych źródeł informacji w USA oficjalnie akceptuje dotacje w tokenach BAT donosi o tym portal batgrowth.com bardzo, bardzo fajny, fajny portal możecie popatrzeć i co ciekawe, także Washington Post został zweryfikowany, czy dzięki temu Brave trafi do mainstreamu, czy dzięki temu BAT poleci to the moon, do tego jeszcze trzeba dodać, że już na tej platformie są tacy giganci jak The Guardian, czy nawet CoinMarketCap, co o tym sądzicie, jak myślicie, jak to wpłynie, czy to wpłynie na cenę, czy nie wpłynie, czy to wpłynie na adaptację samej przeglądarki Brave, wypowiedzcie się w komentarzach, lecimy dalej. CFTC. Coraz więcej osób czuje kryptowiosnę. A raport CFTC zdaje się to potwierdzać. Według informacji z komisji na początku kwietnia było 315 kontraktów typu long na platformie CME. Jest to wzrost o 88% w ciągu tygodnia. Ilość kontraktów typu short spadła z 241 do 89, czyli o 63%. Dane oczywiście dotyczą inwestorów instytucjonalnych. Są oni bardzo ważni dla rynku. I zdaniem wielu ekspertów kluczowi do uruchomienia kolejnego runu. Nie sądzę, abyśmy przełamali 10 tysięcy dolarów do końca roku, ale uważam, że w pierwszym drugim kwartale, jeśli chodzi o rok 20, jeżeli zobaczymy napływ inwestorów instytucjonalnych, zobaczymy nowe szczyty, mówił jeden z ekspertów. Co sądzicie, też się wypowiedzcie, kiedy waszym zdaniem nowe ATH? Lecimy dalej. Coś wyłączyłem oczywiście. Bitrex. Giełda Bitrex nie otrzymała licencji, bit License. Od Departamentu Finansów Nowego Jorku NYDFS. W związku z tym użytkownicy giełdy ze, giełdy ze stanu Nowy Jork muszą usunąć z giełdy swoje środki. Giełda y, usunęła prowizję, więc będzie można zamieniać i tak dalej. Regulator przyczepił się do kilku spraw. Jedną z nich było nieodpowiednie zabezpieczenie kapitałowe giełdy, drugą niejasny proces listowania coinów i tokenów, a kolejną procedury KYC i AML. Gierda stwierdza, że zarzuty są wyssane z, z palca. A co wy sądzicie o giełdzie Bitrex? Co sądzicie? co sądzicie o tej całej sytuacji? Co sądzicie o tym całym zamieszaniu? Jak myślicie, co z tego będzie, wypowiedzcie się w komentarzu. A teraz, jeszcze na koniec, ze strony komparyk.pl Hips, yy, chińscy kryptogórnicy górnicy szturmują Iran w poszukiwaniu taniej energii. Artykuł z 12 kwietnia zespołu Komparik. W ciągu ostatnich 6 miesięcy drastycznie wzrosła ilość chińskich górników kryptowalutowych, którzy zdecydowali się przekroczyć granicę w celu poszukiwania taniej energii elektrycznej w rejonach takich jak Wietnam, Kambodża, Tajlandia czy Iran. Według statystyk chińscy górnicy znaleźli wyjątkowo tanie ceny energii elektrycznej 6 tysięcznych dolara. Za kilowatogodzinę w bogatym w ropę Iranie. Jednak głównym problemem, z jakim się borykają, to dostarczenie maszyn na teren kraju Persów. Tam są różnego rodzaju sankcje, niesankcje i tak dalej. Także tak to wygląda. I właściwie tyle. Przechodzimy do kolejnej sekcji. Kolejną sekcją są nadchodzące wydarzenia. A w dzisiejszych wydarzeniach. 15 kwietnia Fusion wypłacenia nagrody za staking. Mainframe publiczne wypuszczenie Mainframe OS. Nebulas wypuszczenie Nova 1.0 oraz Mithril zrobią AirDrop MCXów 16 kwietnia będzie konferencja Paris Blockchain Week. TAL czyli dawne Łabi. AMA na Binance i ogłoszenie partnerstwa. 17 kwietnia Cardano konferencja IOHK 2019. Ara XRP będzie Multisign Reverse i 18 kwietnia Wicein wiczeń Summit 2019. Przechodzimy sobie teraz do kolejnej sekcji. A kolejną sekcją jest co tam w kryptoćwierka, czyli na do Twittera. Znalazłem parę fajnych tweetów, które wam w tej chwili przedstawię. Pierwszym Eobot w 60 działające na antminerach S17 będą wkrótce co ciekawe, nie odpowiedzieli, co się stanie z GHz 5.0. Czy będą dalej działać? Bo tam fi jest około 53%, czyli teoretycznie powinniśmy widzieć jednocześnie GHz 5.0 i 6.0. Zobaczymy, będziemy obserwować. Drugi tweet z bitmarketu. Społeczność Bitcoin wspiera twórcę Wikileaks. Możecie ten artykuł przeczytać sobie na Bitmarkecie. Bitmon.pl Limitowane sneakersy gry o tron na blockchainie Wichain. HBO Asia we współpracy z singapurskim projektem opracowali limitowane sneakersy Gryotron, zaprojektowane specjalnie na cześć finałowego sezonu. No cóż, <laughs> ciekawe co to będzie. Z, z Bitcoina Craig Wright jest a fraud, and there is a wheelbarrow full of evidence. Możecie tutaj poczytać. Chodzi o to, że oni uważają, że Craig Wright jest oszustem. twierdząc, że jest Satoshi Nakamoto, i jest pełno dowodów. Na stronie stockcraigwright.com evidence możecie znaleźć. Eee, możecie znaleźć e, więcej informacji I po, jak widzicie powstał hashtag Wie wszyscy jesteśmy hodlonautami <laughs> Fajna sprawa eee, Krypto rewolucja Pisze o tym, że we Francji po 18 miesiącach dyskusji Właśnie przegłosowano tzw. zwane De pacte law, Który efektywnie umożliwi firmom ubezpieczeniowym za pośrednictwem specjalnych funduszy inwestowanie w krypto Regulacje są ważne Rynek jest na 2 biliardy dolarów Czyli 2 trillion Ciekawe Zobaczymy. I ze strony huobi.pl podał to dalej, Dogecoin Wszyscy yy, he, he, chcesz wiedzieć, co się dzieje za kurdyną Dogecoina Zapytaj Dogecoina w AMA, który będzie prowadzony na reddicie 16 kwietnia o godzinie 11 przed południem czasu PST i nie zapomnij zapisać się do Huobi, a dotrzymasz jednego doża, e, albo dodatkowo 1000 doży, jeżeli przejdziesz. <laughs> yy, weryfikację pierwszego stopnia przejdźmy sobie teraz do analizy sytuacji na rynku na początku odpalimy sobie coin paprykę oczywiście też muszę odpalić tutaj mój trading view ale to spójnie na początku wszyscy mówili, że już będzie tanio, że już lecimy, lecimy, zapinajcie pasy, lecimy wspierdzielimy się, a wygląda na to, że nic z tego nie było więc tak naprawdę bitcoin 5104 dolary Ethereum 163. Jeśli chodzi, wejdźmy sobie może właśnie w samego Bitcoina. Co tu się wydarzyło? Spójrzmy na ostatnie 7 dni. Ja troszeczkę teraz będę zmieniał formę. Nie będę roz, e, rysował żadnych wykresów, żadnych jakichś różnych dziwnych rzeczy, bo to nie ma sensu. Analiza techniczna to jest pewne prawdopodobieństwo. Ja wolę jednak kierować się własnym nosem. Czyli bitcoin doszedł nam nawet do poziomu. Tutaj mieliśmy wyższą na 5414, spadliśmy na poziom 4972. Już wszyscy mówili, że to już jest koniec. Już idziemy na 4, na 3 i tak w ogóle i w ogóle. A się okazało, że jeszcze niekoniecznie. Dalej idziemy bokiem. Jeżeli spojrzymy sobie na ostatnie 30 dni, tak jak widzicie, mieliśmy podbicie. Podbicie poszliśmy do góry, spadliśmy trochę, idziemy bokiem, trzymamy się ponad 5 tysiącami. Czy 5 tysięcy się obroni? Tego tak de facto nikt nie wie. Ja oczywiście mam tutaj narysowane swoje jakieś takie znaczy narysowane, nic nie rysowałem. Wezmę może to na jednodniowych świeczkach. Zmniejszę to wszystko. Zobaczcie, jak to wygląda na jednodniówkach. Mieliśmy podbicie i tak naprawdę tutaj mieliśmy dopiero korektę jakąś, ale dalej się trzymamy, nie polecieliśmy mocniej. Moim zdaniem to jest jeszcze za nisko. Tak jest moje zdanie. To jest jeszcze za nisko, żeby ten bitcoin zwalił się, bo moim zdaniem czeka nas jeszcze jedna poważna korekta. Ja to cały czas powtarzam, ale być może jeszcze nie teraz. Ja obstawiam osobiście, no ale to jest jak rzut monetą, 6-7 tysięcy dolarów. Tyle osiągnie bitcoin, i dopiero wtedy będzie jakaś poważniejsza korekta. Myślę, że będą próbowali zakręcić rynkiem, tak żeby jeszcze oczywiście wykoszyć, wykosić jeszcze trochę osób z rynku. Także tak to wygląda. Wróćmy jeszcze oczywiście na chwilę do, do samego Bitcoina, yy, ale może najpierw powinniśmy spojrzeć, bo chodziło mi o to, żebyśmy spojrzeli sobie na Market Cap. Coin Paprika się naprawiła dolary. Jeśli chodzi w ciągu ostatnich 7 dni, 24 godziny, nie będziemy nawet patrzeć, bo nie ma sensu, największe wzrosty klams, yy, Lambda, Whitecoin. Metoda, najlepszy coin wszystkich z Ku Klanu. Zobaczcie, Tael: 44%. Ja kiedyś nagrywałem film o tym, o tym projekcie. Zobaczcie, CryptoCom Chain i ABC Coin. Te coiny też już szalały. Jeśli chodzi o największe spadki, to oczywiście Maxi Za dużo maksymalnie kopali. Bebox Token, Metaverse. No, metaversum, taki jakiś jakiś projekt. Pai, Kucoin Shares, Obytom. Widzieliście. Nie zareklamowałem, nie zapłacili, bytą spada 20%. Następnym razem trzeba było wystąpić o reklamę, byłoby 20 do góry. Także tak to wygląda. Eee, moim zdaniem, moim zdaniem, na tym ryneczku naszym na tym ryneczku naszym coś się będzie jeszcze działo, zanim pójdziemy na nowe ATH, no ale będziemy to obserwować, moim zdaniem, trzeba płynąć z rynkiem i starać się wychwycić, kiedy spada, kiedy rośnie i inne rzeczy. Dobra, teraz pora przejść do kolejnej sekcji. I zostało nam już tylko podsumowanie. Parę spraw do poruszenia w dzisiejszych newsach, a mianowicie jeśli chodzi o podsumowanie, to wczoraj była konferencja, konferencja, spotkanie społeczności w Białymstoku. Było co prawda niewiele osób, tylko 11, ale było bardzo przyjemnie, bardzo fajnie. Pozdrawiam wszystkich, którzy byli. Film z, mojego, z mojej prelekcji w temacie Co jest lepsze: Bitcoin czy Blockchain? Oczywiście było na wesoło. Można zobaczyć, można zobaczyć już na YouTubie, wrzuciłem go wczoraj. Dodatkowo nie było kryptoniusów w środę, jeździłem do giełdy Coxie. Pozdrawiam Patryka i Daniela, bardzo fajnie było. Nagraliśmy film, film zostanie wypuszczony jutro. Ja już go prawie całego zmontowałem, tam jeszcze pewne drobne kosmetyczne zmiany. Będę rozszerzał współpracę z giełdą Coxie, a mianowicie jutro też, najpóźniej w poniedziałek powinien pojawić się film na temat... Na temat oczywiście nowego konkursu. Nowy konkurs chodzi o granie z dźwignią na giełdzie Koksi przez zewnętrzną platformę. Do wygrania 1000 zł, 500 zł i 300 zł. Nie, 1300. 100 albo 1500 i 300, chyba 1500 i 300. Film będzie o czym, o, oczywiście o tym dedykowany. E, niczym nie ryzykujecie. Gracie na koncie demo, wypuszczonym, tak można powiedzieć, emulującym prawdziwy rynek, nie takim koncie demo, na którym wszystko wy, do jest do wygrania. Wszystkie linki, wszystkie informacje znajdziecie pod filmem, jak najbardziej. Dodatkowo e, chcę ruszyć z tematem gadżetów, bo pytaliście mnie kiedyś, pamiętacie kubki z live'a, mam gotowe projekty, może jakieś koszulki, sam chciałbym mieć koszulkę Mike'a Satoshi na jakieś tam konferencji i tak dalej. Chciałbym mieć trochę tych gadżetów, żeby. Żeby można, było, żeby można było rozdawać też w konkursach Muszę dorobić więcej nalepek, bo już mi się skończyły także, także będę ruszał z tematem Będzie sklep, oczywiście ja tego nie będę prowadził Ale będę współpracował, będzie cały brand Mike Satoshi Który będzie można sobie nabyć Każdy, kto będzie miał chciał, chciał kupić koszulkę, będzie mógł to zrobić Oczywiście jakaś tam część z tego będzie trafiała do mnie na rozwój kanału To jest taka informacja Kryptowalutowa niedziela z Mike'iem w najbliższą niedzielę godzina 20 Pewnie będzie Kowalski Zobaczymy, może Feniks się pojawi, może Iksdrasz może, może encyklopedia, może ktoś inny także, także tak to wygląda Zobaczymy, napisze Rafał Okiobusa, ale z tego co się orientuję To on chyba ma On chyba ma jakąś konferencję, także niekoniecznie Ale zaraz do niego napiszę, zobaczymy Pozdrawiam oczywiście wszystkich, którzy oglądają tą premierę, ja staram się też być na premierach, nie zawsze mogę, w środę generalnie nie mogę często, bo mam trening koszykówki, z kontuzji już się wyleczyłem, także, także tak to wygląda. Kanał się rozwija, mam nadzieję, że teraz już na stałe wróci seria z kryptowalutami w plenerze, ostatni odcinek Wam się bardzo podobał, być może nagram jutro jakiś kolejny o jakichś takich swoich pogaduchach i tak dalej. Szykuje się powoli, o tym nie wspominałem jeszcze, powoli szykuje się spotkanie społeczności kryptonarodu, kanału Mike Satoshi, oczywiście wszystkich też zapraszam, którzy są fanami czy Kowalskiego, czy jakichkolwiek innych kanałów, będzie więcej informacji wkrótce, planujemy to zrobić w piątek, najprawdopodobniej w czerwcu, w piątek przyjazd w sobotę na miejsce, jakieś ognisko grill tego typu, luźne gadki o krypto i tak dalej i w niedzielę powrót, będzie to na Mazurach, także, także, także tak to wygląda, co do wszystkich detali jeszcze obserwujcie, na pewno będą informacje na ten temat, kolejną informacją jest to, że najprawdopodobniej będzie obchodzona Bitcoin Pizza, będzie to 22 maja, będzie to ogólnopolska impreza, czyli wszystkie miasta będą w tym samym czasie robić spotkanie swojej społeczności chodzi o to, żeby uczcić zakup tej Bitcoin Pizzy, ja już nie pamiętam, w którym to w 2009 roku, bodajże chyba 22 maja to było, tak mi się przynajmniej wydaje, że się mylę, to mnie poprawcie. No i właściwie, chyba to wszystko, jeśli chodzi o informacje. Nie mam pomysłów, o czym więcej mógłbym e, powiedzieć. Zapraszam, oczywiście. Z tego co wiem, airdrop. A właśnie, o, jeszcze jedna. Airdrop lista został rozesłany. Airdrop Winoxa zrobi jutro, bo staram się, najpóźniej w poniedziałek. E, od poniedziałku zaczynam też w końcu rozsyłać paczki e, z konkursu z 110 110. Przepraszam Was za opóźnienie. Tam trochę miałem ostatnio urwanie głowy. Ale mówię, mam nadzieję, że dużo nowego fajnego kontentu pojawi się na kanale. Pozdrawiam was wszystkich, dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że dajecie dotacje, krypto, baty, inne różne rzeczy. Eee, będzie nowy portal dodawania dotacji fajnych, także także. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się, miłego weekendu, do następnego razu.